Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać 5, może nie pokażę, ale założę, że w Białymstoku jest około 5 dziwnych miejsc. Więc parę miejsc pokażę na swoją osiedlu. Parę miejsc to opowiem. I jesteśmy właśnie na jednym z nich miejscu. Nie, już jajmy. Chyba wiatr strasznie wieje. I jesteśmy właśnie na jednym z innych miejsc, którymi się trafiła taka rzecz, że właśnie o tu. Tu, gdzie ja jestem w tej chwili, a mniej więcej to tu niedaleko, to zawsze jak ja tu przyjeżdżam, to zawsze mi gdzieś się cichu. Wszystko jedno, czy ja piję gdzieś, czy nie piję. Ale zawsze jak ja tu przyjeżdżam, zawsze mi gdzieś się, może, żeby tak ładnie powiedzieć, skorzystać z toalety. I to nie było raz czy dwa razy, żeby mi to się trafiło, to już prawie zawsze tu się trafia mi, jeśli ja tutaj przyjeżdżam, bo czasami lubię tutaj przyjeżdżać. I prawie zawsze mi się trafia, że mi gdzieś się skorzysta z toalety. To jest pierwsze miejsce. Zaraz pojedziemy do drugiego miejsca, później pojedziemy do trzeciego, później pojedziemy do trzeciego miejsca, do czwartego. O czwartym i o piątym to wam opowiem. O czwartym i o piątym miejscu to wam opowiem, ale trzy miejsca wam pokażę. No, więc jedziemy do drugiego miejsca. Dobra, jesteśmy już na drugim miejscu. Pod całe te miejsce nie mogłem jechać, ale idzie co tam o prosto, jak jechać. Prosto tam o. Za 100 metrów jest takie miejsce, jest równa droga. I to nie jest mocno z górki, i to nie jest mocno pod górkę. Normalnie nie równa droga. Czekajcie, usunę się, żeby nie było. A nie, bo to też skłajało. Co? Dobra. Gdzie się przypał, nie będzie. I tu jest takie miejsce, że rower sam jedzie. I to nie jest ani pod górkę, ani z górki. Normalnie sobie po równej drodze rower sam jedzie. I właśnie zobaczyłem, jak ja jechałem, tych już ten rowerysta pojechał. Jak ja wyłączyłem kamerę, żeby to nagrać, to jeden rowerysta się zatrzymał, się napił i tylko raz pedałem się zakręcił.
Tylko raz podałem zakrętło i poszedł jak mam samochodzik. Ale tylko raz podałem zakrętło i poszedł jak burza. Widziałem, tylko raz podałem zakrętło i poszedł jak burza. Jak wy to mi wytłumaczycie? Ja nie wiem. To właśnie takie jest dziwne miejsce, że rower właśnie sam jedzie, ale to nie jest ani pod górkę, ani z górki. Dobra, jedziemy teraz do trzeciego miejsca, a później wam opowiem historię, którą wcześniej ludzie mówili o rynku kościuszkim. Więc jedziemy teraz do trzeciego miejsca. Jestem na takim miejscu. Ja nie pedałuję. Jest równa droga, a jadę. Ja w ogóle nie pedałuję. Ani i to nie jest z górki, ale jadę. Cały czas jadę. Później po jakimś czasie ja zwalniam, ale cały czas jadę. Powoli, ale cały czas jadę. I to jest równa droga. Dobra, jedziemy do trzeciego miejsca. Dobra. Upo jak nie wiem co, ale już jesteśmy na trzecim miejscu. Gdzie? Już jesteśmy na trzecim miejscu, gdzie po prostu powiem tak. Ciągle mam wrażenie, że tam jest zwierzę. Podczas tego nikogo ani nic tu nie ma. No chyba oprócz wiatru i ptaków śpiewu. Ale ciągle mam wrażenie, że w tych ksakach takie odczucie mi obejmuje, że w tych ksakach właśnie jest jakieś zwierzę. I to jest za każdym razem, jak tutaj przyjadę. Właśnie tu tak z rozkrotu naprawdę jest tak niepokojąco, że co? Chociaż tutaj miesiąc czy dwa miesiące temu się zdarzało, że sarna przebiegła, no i samochód ją potrącił. Więc tutaj występowali zwierzęta. I nasze sesalne wilki tutaj byli. No ale i jadę dalej stąd. Bo tu jest może przyjemnie, ale takie uczucie jest, że tam już jest zwierzę. Teraz nie będę jak ten. Bo są pokrzywy, a ja jestem w krótkich spodenkach. Nie chcę nogi sobie popasić. Dobra, jedziemy do czwartego miejsca, a później wam powiem o piątym miejscu i o historii, która miała miejsce na rynku kościuszkim. Więc jedziemy teraz do czwartego miejsca. Zupełnie to niedaleko, ale wyłączę kamery, żeby nie było, bo tu z domy są i tak dalej, i tak dalej. I jedzie sobie stąd, bo naprawdę tu jest niedaleko. Stąd. Ale takie same uczucie prawie jak tu jest. Prawie takie same uczucie jak tu jest. Tylko że tam ktoś wchodzi. Tak rozumiem, co zrobił. Chyba wiatr wieje to.
Już się zbliżamy do czwartego miejsca i cała no opowiem. Powiem jaki jeżdżę po takich miejscach. Jest. Ja nie mam pojazdu, który jeszcze tu teraz nie było. Sedykam. Dobra. Nie wiem. Tylko tu. Ale właśnie tu, o, gdzie są te drzewa? Ciągle mam wrażenie, że jakby ktoś tutaj był, czy ktoś tutaj chodzi, ale ja nikogo tutaj nie widzę. Nikogo tutaj nie widzę, ale ciągle mam takie uczucie.